19 września 1939 roku matka i ciotka płaczą, co się stało. Bolszewicy winni. Tak się ułożyło, że już po naciąganiu tej armii sowieckiej u nas w Wilnie było wileńskie powstanie. Starsza pani jakaś zawołała córkę i najpierw mówi: zobacz, polski żołnierz. Ale potem patrzę, zaczęła mnie żegnać, przeżegnała. Nie jestem pewna, czy was Rosjanie zaakceptują. Tak powiedziała. I ty mówi, chcesz, mówi, NKGB oszukać? Ubiją jak sobaku ciebie. Wy dostaliście 10 lat. Po 10 lat dostaliście. Nie wiadomo, czy przeżyjecie, mówi. Potem na statek, Dixon się nazywał, którym podobno pomoc alianci. W ogóle wszystkich to chyba 6 czy 7 obozów politycznych stanęło, gdzie się około 35 tysięcy więźniów. Spotkanie było niesamowite. Przeżyliśmy 46 lat.